Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zagramy w najnowszą grę Psi Patrol World. Okej, doszło do jakiegoś wypadku i wszędzie leżą przysmaki. Czyli potrzebujemy, moi drodzy, teraz jakieś przysmaki. Musimy usunąć ten balon, żeby festiwal się odbył. Dobra, widzę, że Ryder znajduje się tam na dole, a my musimy pobiec teraz tędy, aby zbierać oczywiście kostki, które uwielbia Chase. Dobra, zebraliśmy tutaj kilka kostek, jak sami widzicie, w prawym górnym rogu. Będziemy mogli jakby co później otworzyć sobie jakąś niespodziankę. Czyli dostaniemy może jakiegoś skina, może innego pieska, ale musimy rozwiązać jakiś problem, ponieważ jest wypadek na moście. Drogę blokuje nam grupa ludzi. Okej, blokuje nam grupa ludzi. Szukają przysmaku. Musimy poprosić, żeby stąd poszli i wtedy posprzątamy na moście. Okej, czyli musimy poprosić, żeby stąd poszli i wtedy posprzątamy na moście. Użyj swojego megafonu. Musimy użyć megafonu. Widzisz koło misji? Dobra. W nim możesz używać zdolności każdego pieska. Dobra, więc my sobie teraz tutaj podejdziemy jako ten piesek, jako Chase. Naciśnij kilka razy przycisk, który widzisz, aby użyć megafonu. Dobra, czyli musimy użyć megafon. Okej. Mieszkańcy krzyknij. Przygód, proszę o uwagę. Czyli on teraz używa tego megafonu, żeby przegonić tych ludzi, którzy stoją na tym moście. Okej. Bardzo dobrze. Udało nam się tę misję przejść i teraz ludzie stąd idą. Okej, czyli teraz musimy usunąć ciężarówkę z mostu. Chase, potrzebna nam wyciągarka z wozu policyjnego. Okej, czyli musimy teraz podejść do wozu policyjnego, żeby wyciągnąć tam... Naciśnij tu, aby przełączyć się na pojazd pieska. Bardzo dobrze. Czyli możemy się nawet teraz tutaj zamieniać w samochód od Chase'a. Okej, nie powinno to być dosyć ciężkie, więc wystarczy, że sobie po prostu tutaj podjedziemy. I naciśniemy kilka razy przycisk. Okej, klawisz Enter. I wtedy, moi drodzy, możemy sobie wyciągnąć tę ciężarówkę. Jak sami widzicie, Chase używa swojej wyciągarki. Przesunął ją troszeczkę. Dobra robota. I mamy smakołyki. Czy smaki? Wszędzie leżą jakieś lizaki, wszędzie leżą jakieś cukierki. Okej. Pani burmistrz będzie potrzebowała ich wszystkich na swój festiwal. No bo jest jakiś festiwal. Właśnie tam potrzebujemy teraz te smakołyki. Moi drodzy, będziemy teraz mogli zagrać sobie najprawdopodobniej też jako Rabu. Możemy sobie. Patrzcie, mamy tutaj dosyć dużo tych piesków, spójrzcie, mamy tak, mamy Chase'a, mamy Rabu, mamy Everest, mamy Zoomę, Rocky, Sky, Tracker nawet jest, Marshall, tylko ja się zastanawiam, gdzie jest Liberty, ale może ją później zdobędziemy. W sumie mamy też Everest, więc jest wszystko w porządku, bo najprawdopodobniej ten piesek będzie potrzebny do tego, aby jeździć na snowboardzie i coś robić w górach, ale tego się później, moi drodzy, dowiemy. Chase, Rabu, tutaj pomoże nam tylko twoja koparka. Pojedź dookoła misji, naciśnij kilka razy przycisk, by jej użyć, więc teraz podjeżdżamy, moi drodzy, jako koparka i będziemy musieli sprzątnąć te wszystkie przysmaki. Spójrzcie, musimy kopać. Zebraliśmy teraz te przysmaki i, moi drodzy, misja została wykonana. Okej, droga jest czysta. Tylko ja się zastanawiam, czy Rabel wziął sobie teraz te cukierki i je sam zażre, czy po prostu zawiezie je na festiwal. Miejmy nadzieję, że tak. Okej, co my teraz tutaj musimy zrobić? Pamiętajmy podczas misji od czasu do czasu sprawdzać ekran misji. Okej, czyli, moi drodzy, to jest właśnie gierka typu open world, czyli mamy otwarty świat i najprawdopodobniej będziemy musieli teraz tutaj patrzeć. Widzicie, mamy nawet mapę. Znajdziesz tu wiele ważnych informacji i przydatnych opcji. I jest to o wiele lepsza gierka, niż te poprzednie Psie Patrole. Dobrze, moi drodzy, teraz możemy ewentualnie podejść do Rydera i możemy mieć nową misję, ale jak sami widzicie, tutaj są też inni mieszkańcy tej wyspy, tego miasta, którzy też potrzebują pomocy, ale ja bym może się teraz skupił na tym, abyśmy sobie może uzbierali dosyć dużo tych kosterek, ponieważ wydaje mi się, że jak my uzbieramy dosyć dużo tych kosterek, to wtedy otrzymamy jakiś prezent. Ja jestem ciekawy, czy my dostaniemy jakiegoś skina, czy my po prostu otrzymamy jakiegoś nowego pieska. Mamy skina, odblokować czapkę z daszkiem, więc tutaj najprawdopodobniej będziemy mogli też te pieski przebierać, widzicie? Tutaj może wykorzystać zdobyte stroje i naklejki na pojazdy, więc nawet są tutaj dostępne jakieś naklejki. Spróbuj założyć pieskowi czapkę z daszkiem. Spróbuj założyć teraz, moi drodzy, pieskowi czapkę z daszkiem. Musimy wejść do naszego PDA. Mamy pieska i możemy spersonalizować tego pieska. Mamy na przykład czapkę z daszkiem i możemy mu zamienić na przykład zamiast... On wtedy Rabel wygląda tak, że Rabel zamiast wyglądać tak, no to wtedy ma ubraną taką czapkę. Jak sami widzicie, tu jest dosyć dużo tego wszystkiego do zebrania. Na razie mamy tylko i wyłącznie czapkę, więc jak sami dobrze wiecie, będziemy musieli tutaj zbierać dużo tych kosterek, aby odblokować inne skiny. Dobra, wydaje mi się, że tutaj jakiś chłopczyk potrzebuje teraz pomocy. Porozmawiaj. Pieski odzyskują pudełko na śniadanie. Okej, Alex potrzebuje pomocy. Nie może znaleźć swojej śniadaniówki. Okej. Pomożecie mu? No oczywiście, że mu pomożemy. Użyj swojego super węchu. I zbadaj, gdzie jest śniadaniówka. Okej, czyli my teraz musimy najprawdopodobniej też zmienić pieska, ponieważ gramy teraz jako Rabble. Jak sami widzicie, my teraz sami musimy wybrać, jakim pieskiem gramy. I to jest w sumie dosyć spoko, ponieważ te ostatnie części z Psiego Patrolu były takie, że gra nam narzucała, kim mamy grać.
i wtedy jakie misje musimy wypełniać. A tutaj musimy też pomyśleć, co musimy robić i to jest w sumie dosyć spoko. Dobra, węż. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Coś tutaj czuję? Zdobyliśmy pasterki. Dobra robota. Znalazłeś to pudełko. Znaleźliśmy pudełko. Okej. Okay. Aleks się ucieszył. Możesz je podnieść i zabrać do Aleksa. Dobra, czyli teraz musimy podejść jeszcze do tego pudełka i będziemy musieli zanieść to pudełko Aleksowi. Ale tutaj w ogóle też jest jakieś pudełko. Czy to jest coś dodatkowego? A tutaj były tylko i wyłącznie kosterki, nawet dostaliśmy osiągnięcie. Tak to działa, baw się przedmiotem. Okej, mamy teraz, moi drodzy, tą śniadaniówkę i będziemy mogli zanieść pudełko Aleksowi, ale ja sobie pozwolę tutaj przejść i zebrać więcej kosterek, ponieważ jak sami dobrze wiecie, no musimy zbierać tego dosyć dużo, aby odblokować kolejne skiny. Ale dobra, podchodzimy do Aleksa, oddajemy mu to pudełko. Twoje śniadanie, całe i pyszne. Będziemy mogli mu oddać teraz to pudełko i najprawdopodobniej dostaliśmy teraz, jak sami widzicie, dosyć dużo tych kosterek. Dobra, ja widzę, że za mostem znajduje się Ryder i to są najprawdopodobniej główne misje. Tutaj możemy też skakać po tych krzakach, które są w sumie dosyć spoko, ale jak gdzieś widziałem na moście był... A tutaj w ogóle też się coś świeci jeszcze. Otwórz, co my tutaj możemy zrobić? Otwórz. A okej, dobra, czyli możemy niby też... się tak bawić jako Chase i zdobyliśmy tutaj też w sumie dosyć dużo kosterek. Mamy, moi drodzy, kolejne pudełko odblokowane. Mamy jakieś liście, mamy naklejkę. Okej, okay. Mamy tutaj liście i ja widzę, że te liście są już tak jakby aktywowane. Ja tutaj też widzę, że jest jakaś odznaka i my najprawdopodobniej możemy sobie tutaj wskoczyć i zdobyć tą odznakę. Dało ci się znaleźć coś mojego. Okej, dobra. I teraz, moi drodzy, na tej wyspie, na tej planszy, że tak powiem, znajdują się jeszcze trzy takie odznaki, które będziemy potrzebowali. Ja widzę, że tam ten człowiek potrzebował jeszcze od nas pomocy, ale póki co my sobie użyjemy naszego samochodziku i pozbieramy tutaj te kosterki, ponieważ kosterki też są mega ważne. Jak sami widzicie, odblokowaliśmy już kolejny przedmiot i jest to jakiś obrazek odblokowany. Okej, jest to portret Chicalety. Trzeba pokazać na wystawie dzieł sztuki. Na wystawie dzieł sztuki. Okej, czyli będziemy musieli tutaj też wystawiać? Okej, gdzieś na plaży, czyli możemy to chyba wystawić i najprawdopodobniej może też sprzedać za kosterki, albo się tym po prostu pochwalić, że coś takiego mamy. No nie wiem, dobra, zbieramy tutaj ostatnie kosterki, mamy tutaj jeszcze dwie. I podchodzimy do tego typiarza. No siebanku, uszanowanko, co tam u ciebie słychać? Pieski ratują skarb Otisa. Tu w samą porę. Okej. Okay. Potrzebuję waszej pomocy przy skarbie. Okej. Okay. Zakopałem go gdzieś w okolicy, ale nie pamiętam gdzie. Dobra, czyli będziemy musieli teraz odkopać... Pomożecie mi go znaleźć, psi patrolu? Oczywiście. Everest? Przekopię okolicę i znajdę go w mgnieniu oka. Okej, okay, czyli teraz musimy wybrać Ruszaj. Everest. Dobra. Tutaj zmieniamy na Everest. To jest chyba mój ulubiony piesek. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony piesek, ale dla mnie jest to po prostu najlepszy piesek. Dobra, Everest teraz tutaj będzie kopać i najprawdopodobniej może znajdziemy już ten skarb. Bardzo dobrze. Mój skarb. Okej, dosyć dużo pieniążków tam było. Teraz muszę go tylko tak schować, żebym mógł go odnaleźć. No bo jeżeli go schowasz znowu w taki sposób, że go nie znajdziesz, to może być troszeczkę lipa. Okej, możemy wykorzystać to wielkie pudło. Dobry pomysł, Rocky. Możemy postawić się w miejscu, gdzie jest skarb, żeby wujek Otis pamiętał, gdzie go zakopał. Okej, dobra, czyli musimy to jeszcze przesunąć. Użyj pojazdu i przesuń to pudło. Czyli teraz będziemy grali jako Rocky. Moi drodzy, zauważcie w ogóle, że my już tutaj praktycznie, no już prawie wszystkimi pieskami zagraliśmy. Musimy użyć tej śmieciokoparki, aby podjechać tutaj i przesunąć to pudełko. Dobra, przesuwamy, moi drodzy, teraz to pudełko. Wzięliśmy je ze sobą i ustawiamy te pudełko na tym skarbie. Tylko jak on będzie chciał później znaczy w sumie będzie wiedział, gdzie jest ten skarb, ale jak go później odsunąć, no to jeszcze nie wiemy. Dobra, on nie zapomni, gdzie on jest. Dobra, spoko. Dziękuję ci, patrolu. Dzięki wam mój skarb jest bezpieczny. No jakbyś inaczej. Misja wykonana. Dobra, misja została wykonana, więc jest wszystko w porządku. Możemy wyjść z tego pojazdu, możemy sobie tutaj poskakać po tych krzakach, ponieważ jak sami widzicie, mieliśmy tutaj dwie kosterki do zdobycia. Skoczymy sobie teraz tu. Na tym placu zabaw już chyba najprawdopodobniej niczego nie będzie. Więc my w sumie podejdziemy teraz tutaj chyba do Katie. Czy tu jest co to w ogóle tutaj jest? Okej, okay, dobra, czekajcie, podlej. Potrzebujemy do tego marszala, naciśnij ten przycisk i wybierz opcję marszal w menu piesek. Czyli jak sami widzicie, musimy teraz tutaj zmienić na marszala. Dobra, i możemy podlewać tutaj też te kwiatki. Najprawdopodobniej dostaniemy też za to jakieś kosterki, dokładnie. I wydaje mi się, że tutaj chyba też tego ptaszka musimy uratować, bo tak było w gierce mobilnej. Pieski tutaj nie mogą wchodzić, nie wiem też w sumie dlaczego, ale wydaje mi się, że tutaj jest też jakaś pocztówka. Co my tutaj możemy otworzyć i sobie zobaczyć, co tu jest w środku? Zatoka przygód.
Saleny dla zwierząt Katie. Mówiłem wam, że to jest Katie. Okej, czyli mamy kolejną... więcej pocztówek, okay. Sprawdzając skrzynki pocztowe na całym świecie. Okej, dobra, czyli musimy sprawdzać oczywiście skrzynki pocztowe. Mamy tutaj... To jest chyba Katie, z tego co mi się wydaje. Tylko ona jakoś tak inaczej wygląda. Pies kieruje dziewczynkę. To mała dziewczynka. Nie, to jest jakaś mała dziewczynka. Nie czuję się dobrze. Czemu jej się w głowie kręci? Chyba zakręciło jej się w głowie podczas gry w klasy. Okej. To jest zadanie dla sprzętu medycznego trackera. Sprzętu medycznego trackera? Czy tracker ma sprzęt jakiś medyczny? Czekajcie, musimy to sprawdzić. Bierzemy trackera, podchodzimy tutaj do niej i co my teraz tutaj możemy zrobić? Wydaje mi się, że ja muszę się zamienić też w pojazd. Ulecz? Do tej akcji musisz wysiąść z pojazdu. Czyli musimy wysiąść jednak z tego pojazdu. Dobra, wysiadamy i teraz uleczymy tą małą dziewczynkę. Ale co my jej dajemy? Czy tracker ma takie przedmioty? Nawet nie wiedziałem. Przestało jej się kręcić w głowie. Okej. Dbaj o siebie. Dbaj o siebie. Dobra, jest w porządku. Misja wykonana. Mamy tutaj na tyle kosterek, że otwieramy kolejną paczkę. Udało ci się zebrać wszystkie komunikatory i odblokować emotkę. Okej. Mamy też jakieś emocje. Przez naciśnięcie przycisku pod buzią pieska. Okej, gdzieś pod buzią pieska możemy jakiś emotek używać. Od mieszkańców. Okej. Tutaj też możemy porozmawiać z tą kobietą, z obywatelem, ale ona tutaj nie chce od nas żadnej pomocy. Otwórz. Tak. Przecież tutaj możemy otworzyć. Wylatuje woda, czyli kostyrki. Tak. Wydaje mi się, że te kostyrki wylatują tylko i wyłącznie raz. No dobra, wiecie co my teraz zrobimy? Zamienimy się teraz w ten pojazd, ponieważ jak sami widzicie, mamy tutaj też troszeczkę kosterek do zdobycia. Ale tutaj jak byliśmy... Ona tutaj nie potrzebuje od nas pomocy, dobra. Tu jak byliśmy na tym moście, to tutaj był jeszcze jakiś człowiek, który potrzebował pomocy. I tam jest też Ryder. I Ryder najprawdopodobniej będzie miał dla nas jakieś takie główne misje. Okej, pieski naprawiają znaki drogowe. Burza poprzewracała wszystkie znaki. Okej. Jeżeli nie naprawimy tych znaków, komuś może stać się krzywda. Więc teraz musimy... Chyba będziemy grać jako Sky. Sky, okay. Użyj swojego haka. Ja jestem ciekawy, jak wygląda Sky. Ruszamy. Jak wygląda helikopter od Sky. Czy my będziemy mogli latać do góry i na dół? Za chwileczkę się, moi drodzy, przekonamy. Ale Sky to jest też jeden z moich ulubionych piesków. Dobra, zamieniamy się teraz w helikopter. I ten helikopter niestety na razie nie może latać. Tylko on jest traktowany jako, widzicie, jako taki zwykły pojazd. Chociaż może jak tutaj podjedziemy. Okej, to teraz się troszeczkę podnieśliśmy w górę. I musimy podnieść teraz ten hak i go normalnie naprawić, widzicie? Dobra, naprawiamy go teraz. Dobra, zostało to tutaj postawione i mamy jeszcze tutaj chyba dwa znaki do postawienia. Bardzo dobrze. Ale najprawdopodobniej powie mi świetnie. O tym też Gierka. Okej, musimy podnieść teraz kolejny znak, jak sami widzicie. Postawić kolejny znak. Nie ma żadnego problemu, dobra. Jedziemy teraz tutaj. Podnosimy teraz ten znak i ustawiamy, moi drodzy, hak. Drugi hak został ustawiony, więc jeszcze jest tam, z tego co widziałem, trzeci. Jeszcze jeden znak. Dokładnie, tu jest jeszcze jeden znak. Podlatujemy tutaj tym helikopterem i naprawiamy ostatni, trzeci znak. I najprawdopodobniej będzie to już misja wykonana. Ja tam w ogóle widzę, że tam są też jakieś statki, które pływają. Ja tam też widzę kostyrki, więc najprawdopodobniej będziemy mogli użyć samochodu, pojazdu od Zoomy i pozbierać te kostyrki, które znajdują się tam na dole. Ale tego dowiemy się, moi drodzy, za chwileczkę. Jak sami widzicie, mapa jest dosyć obszerna, dosyć duża i gierka jest na około chyba 5 godzin, z tego co mi się wydaje. Okej, znaki są na swoich miejscach i droga jest już bezpieczna. Wspaniale! Więc my teraz, moi drodzy, mamy misję wykonaną, podjeżdżamy do Rydera i Ryder najprawdopodobniej da nam teraz taką główną misję, chociaż możemy tutaj jeszcze otworzyć, jak sami widzicie, hydrant i wtedy otrzymamy również jakieś kostyrki. Dobra, troszeczkę ich otrzymaliśmy, a my podchodzimy, moi drodzy, do Rydera i rozmawiamy z nim na temat jakiejś misji. Pieski odwiedzają festiwal. Dzięki za pośpiech, pieski. No siema. Dziś jest ostatni dzień przygotowań. Okej, ostatni dzień przygotowań. Pani burmistrz organizuje festiwal. Okej. Wszyscy mieszkańcy Zatoki Przygód zbiorą się, żeby razem uczcić przy patrol. To będzie coś pięknego. Dzień przego patrolu jest prawie gotowy. Okej. Chodźmy pomóc pani burmistrz w ostatnich przygotowaniach. Przy patrol rusza na festiwal. Ruszamy! Ruszamy! Jak sami widzicie, ten festiwal znajduje się najprawdopodobniej w centrum tego miasta, bądź też centrum tej wyspy. A my uzbieraliśmy teraz tyle tych kosterek, że udało mi się odblokować jakąś naklejkę. Możemy tutaj co prawda użyć teraz tej naklejki i ona się znajduje właśnie na tym helikopterze. I to jest w sumie dosyć fajne, że możemy sobie tak personalizować nasze przedmioty. Ale tutaj też inne pojazdy jeżdżą. Okej, nic się nie stało, jak w niego uderzyliśmy, tylko zatrąbił sobie. Czy ja mogę tutaj wejść na pizzę? Wydaje mi się, że później będziemy mogli tutaj wejść na pizzę i ewentualnie sobie coś zjeść, ale teraz jest ta misja tak jakby nieaktywna, bo my mamy teraz tutaj jakąś inną główną misję. Dobra, podjeżdżamy bardzo do tego okręgu.
I najprawdopodobniej musimy teraz pomóc. Co się stało, pani burmistrz? Pani burmistrz w przygotowaniach. To najtrudniejsza chwila w historii Zatoki Przygód. Gdzieś przepadły plakaty na dzień psiego patrolu. Halloween tam widziałem, a już za niedługo jest Halloween. Dajcie znać komuś w komentarzu, czy obchodzicie Halloween. Właśnie uciekają z plakatami na festiwal. Musimy je znaleźć za wszelką cenę. No. Zapraszamy do mglistej osady na Dzień Katastrofy. Dzień Katastrofy. Najbardziej wyjątkowy i katastyczny festiwal na świecie. Nie, we wszechświecie. Uroki też nie wie, o co chodzi. Musimy pomóc, pieski. Misja wykonana. Dobra, mamy jakieś tutaj postępy w historii i to będzie najprawdopodobniej po prostu cała ta gierka, że tak powiem. A my możemy tutaj też jeździć sobie na tym festiwalu, pozbierać sobie dosyć dużo tych kostryk, aby odblokować kolejny przedmiot. Dobra, co my teraz tutaj otrzymamy? Najprawdopodobniej jakąś naklejkę. Okej, czyli możemy na przykład wybrać, jak sami widzicie, inny kostium dla Sky, ponieważ mamy teraz kostium sport. Ja jestem w ogóle też ciekawy, jak ona będzie wyglądać ze czapką z daszkiem. Okej, domyślnie wygląda tak. A my możemy ubrać i to się wtedy wszystko zmienia. Sky wygląda tak, ale gdy ubierzemy sport, ona jest wtedy taka sportowa. I wydaje mi się, że tak będzie dosyć w porządku. A my tutaj najprawdopodobniej nie możemy przejechać, ponieważ musimy to jakoś odblokować. Ale to chyba odblokujemy dopiero później, gdy będziemy tutaj cały czas postępować w naszych głównych misjach. Dobra, otwieramy tutaj kolejny hydrant. Jak zwykle mamy tutaj jakieś kostyrki. Możemy też podlać tego krzaka jako marszal i za to też otrzymujemy jakieś kostyrki. Zacznij interakcję. Co my tutaj możemy zrobić? Zagraj misję przepad... żeby odblokować ten plakat. Czyli musimy tutaj... O, tu jest Halloween, widzicie? Czyli musimy teraz tak jakby cały czas grać, żeby odblokować jeszcze jakieś inne rzeczy. No dobra, niech tak będzie. Tutaj zdobywamy znowu kolejne kostyrki. Najprawdopodobniej za chwileczkę odblokuje nam się kolejna paczka. Dobra, otwieramy paczkę i mamy jakiś znaczek odblokowany. Udało ci się odblokować nowy znaczek. Okay. Nauczmy się go używać. Nauczmy się go używać. To znaczek jest ekran z pocztówkami. Okej. Mamy tu jakieś pocztówki. Możesz tu używać zdobytych znaczków i tworzyć śmieszne obrazki. Okej, czyli to jest to samo, co było w Śwince Pepie, bo na przykład możemy sobie teraz tutaj wybrać jakiegoś... Możesz je przyczepiać do pocztówek, gdzie chcesz i jak chcesz. Czekajcie, bo na razie nie wiem, jak to działa, ale ewentualnie sobie później wejdziemy do tych pocztówek i tam będziemy mogli sobie te naklejki tak jakby naklejać na te pocztówki. Tutaj w ogóle chyba coś możemy kupić. Czy tu są jakieś stroje? Hej, piesku. Farmerka Yumi tutaj jest. Hej, piesku. Chcesz zobaczyć stroje? Tak też właśnie myślałem, że tutaj będziemy mogli pokupować sobie stroje. Wybierzmy może marszala. Nie, jednak nie. Tutaj się możemy tylko i wyłącznie przebrać. Tutaj mamy pocztówki, komunikatory, plakaty. Wybierz pieska. Historia, mapa, znajdź Ridera. Dobra, Zatoka Przygód. Czyli moi drodzy, my tutaj mamy aż 4 światy. Więc ta gierka najprawdopodobniej... Co tutaj może tracker zrobić? Więc ta gierka najprawdopodobniej będzie na te 5 godzin. Więc jeżeli chcecie więcej tego psiego patrolu, zostawcie w tym momencie łapkę w górę. A my teraz przycinamy te krzaki jako tracker. Po to, żeby były ładne? Okej, nic z nimi nie zrobiliśmy, ale otrzymaliśmy za nie kostyrki. Tutaj w ogóle coś jest, tylko musimy grać jako Chase. I wtedy... Nie, no. Czy to jest znak... trackera? To jest chyba znak trackera, prawda? Dokładnie, to jest znaczek trackera, więc zdobyliśmy kolejną odznakę. I oczywiście otwieramy kolejne pudełko i mamy zabawną emotkę. Zauważcie w ogóle, że nawet się w tej gierce ściemnia. Robi się już pomału ciemno. I to jest fajne, ponieważ myślałem, że cały czas będzie fajna pogoda, że tak powiem, że będzie jasno. Ludzie nie dowiedzą się o naszym festiwalu. Okej. Czyli musimy teraz rozwiesić jakieś plakaty. Pana Hamdingera jest strasznie głośny. Straszy całe miasto niekończącymi się ogłoszeniami o ich festiwalu. Okej. Psi patrolu, musimy odzyskać te plakaty i powstrzymać sterowiec. No raczej. Gdzie ostatnio widziano kociaki z plakatami? Nie wiemy. Mieszkańcy mówią, że ostatnio widzieli jednego z kociaków tutaj. Okej. Pieski, poszukajmy tu jakichś śladów. Może ten kociak ma jeden z plakatów. No tak mi się też wydaje, że ten jeden kociak będzie miał... plakat. I za chwileczkę się o tym dowiemy, ale jak sami widzicie, musimy zmienić teraz pieska na Chase'a, żeby on najprawdopodobniej zaczął teraz wąchać. Wiosna. Dobra. Bardzo dobrze. Udało nam się teraz tutaj wywąchać i... Ślady łap prowadzą tutaj. Okej. Ryder, to ten kociak. A to był marszal kociak. Nie pozwólcie mu uciec. Dobra, musimy teraz gonić tego kota, żeby odzyskać ten plakat. Ja jestem ciekaw, czy możemy podjechać samochodem. Możemy. Gdzie on się podział?
Skoczył do krzaków. Jestem pewien, że nie uciekł daleko. Okej. Tu są ślady jego łapek. Okej. Podchodzimy do tego miejsca, moi drodzy, i znowu węszymy jako... Ale pachnie. Chase, tylko nie wiem, dlaczego przyjechaliśmy bardzo przez pół dobrze. Mapy, skoro ten kot uciekł gdzieś ze śladów w tamtym wynika, kierunku. Że pobiegł tędy. Okej. Aha! Znaleźliśmy go. Pieski, nie pozwólcie mu znów uciec. Musimy go teraz gonić. Użyjemy do tego naszego samochodu, żeby być szybsi. Ale ten kociak jest szybki. No przecież używam naszego samochodu. Chase, szukaj go. Okej. Jedziemy po raz kolejny w miejsce, w którym najprawdopodobniej ostatni raz był widziany ten kociak. I my oczywiście teraz podejdziemy ale tutaj. Pachnie. Będziemy wąchać, żeby bardzo po raz kolejny dobrze. Znaleźć tego kociaka. Jestem pewien, że kociak jest blisko. Okej. Nie poddawajcie się. Już prawie go złapałyście. Okej. Podjeżdżamy po raz kolejny do niego samochodem. Widziałyście pieski? Był szybki jak wiatr. I znowu uciekł. Kociak nam uciekł. Ale patrzcie, ale zostawił plakat. Coś mu wypadło. Okej. Okay. To ulotka o festiwalu kociaków. Dzień katastrofy. Wygląda na to, że pan Humdinger także organizuje festiwal. No tak. Założę się, że rywalizuje z naszą imprezą. No tak też może być. Wszystko idzie zgodnie z planem, kociaki. No straciłeś już jeden plakat. Udało nam się ukraść ich plakaty i nas nie złapali. Okej. Okay. Teraz ich festiwal się opóźni. No nie może się opóźnić, bo musimy tak samo mieć festiwal jak i on. Fantastyczną imprezę. Ha, ha, ha! Zróbcie głośniej. Okej. Okay. Wszyscy muszą usłyszeć o naszym festiwalu. Ale ja bym chciał, żeby tutaj był teraz ten festiwal. Misja wykonana. Misja została, moi drodzy, wykonana. Mamy postępy w historii i najprawdopodobniej jak to wszystko przejdziemy, to wtedy przejdziemy do udało kolejnej ci się odblokować wyspy. Naklejkę mamy na jakieś bąbelki, ale wydaje mi się, że tego po prostu nie będziemy sobie zakładali. Teraz musimy jak zwykle podjechać do Rydera, ponieważ Ryder ma dla nas przygotowaną kolejną misję. Ja nie wiem, gdzie ten Ryder jest. Dobra, on jest tutaj, na środku. Siema, Ryder, co tam słychać? Pieski raczył znaki. Wygląda na to, że kociaki narobiły kłopotów. Okej. Okay. I mieszkańcy Zatoki Przygód potrzebują naszej pomocy. No, tak też mi się właśnie wydawało. Potem zajmiemy się sterowcem pana Humdingera. No, tak też zrobimy. Ryder, ktoś poprzewracał nasze festiwalowe znaki. Jak ona jest spanikowana. To była ta wstrętna katastrofa. No to zawsze te koty coś robią. Bez tych znaków mieszkańcy nie znajdą drogi na festiwal. Musimy teraz, moi drodzy, przestawiać te znaki, tak żeby wiedzieli, gdzie jest festiwal. Patrol się tym zajmie. Hmm? Tak to właśnie zrobimy. Użyj haka ze swojego pojazdu, i teraz żeby będziemy grali jako Rabu. Ruszamy! Z menu piesków wybieramy Rubble. Wezmę sobie tutaj od razu jego pojazd, ponieważ wydaje mi się, że będziemy musieli te znaki podnosić tym pojazdem, chociaż pojazd nie przejedzie tędy, musimy sobie przejść tak. A co tutaj w ogóle jest? Tu. Napraw. A, czyli możemy też łatki tutaj naprawiać i za to otrzymamy kolejną porcję kostyrek. Dobra, otrzymaliśmy kolejną porcję, a my podjeżdżamy do tego miejsca, aby naprawić teraz ten znak. Okej, wyciągamy, jak sami widzicie, taką wyciągarkę po to, aby... ten hak, aby postawić znak, żeby ludzie wiedzieli, gdzie jest nasz festiwal. Bardzo dobrze, jestem ciekawy, ile potrzebujemy jeszcze tych znaków. Rabl śpieszy na pomoc. Czy będziemy musieli więcej tych znaków podnieść? Dobra robota, Rabl. Teraz ustaw znak we właściwą stronę. Okej, we właściwą stronę musimy ustawić. Teraz ty użyj haka ze swojego pojazdu. I teraz musimy się zamienić jako Sky, ale najpierw otworzymy sobie... A to nie jest przypadkiem czapka od tego drugiego burmistrza? Ale wydaje mi się, że sobie to zastosujemy, ponieważ mi się to podoba. Zamieniamy się w Sky, podjeżdżamy tutaj tym helikopterem, przyczepiamy to i ustawiamy tak znak, żeby on był dobrze postawiony, aby ludzie wiedzieli, gdzie znajduje się ten festiwal. Okej, to zostało to postawione, jak sami widzicie, tam lata ten sterowiec od tego drugiego burmistrza, ale tym się zajmiemy dopiero później. Tam jest kolejny przewrócony znak, więc najprawdopodobniej znowu Rabel tutaj musi podjechać, żeby postawić ten znak dobrze. Ale zanim to uczynimy, ja sobie pozwolę tutaj wejść i tutaj coś Chase też może zrobić. Tylko zanim to zrobimy, musimy się zamienić w Chase'a, wyjść z samochodu i podejść tutaj. Krzyknij, okej? Okay? A, i za to dostajemy tylko kostyrki. Baw się z 15 przedmiotami. Teraz otrzymaliśmy teraz takie osiągnięcie. Ale kolejny znak, jak sami widzicie, znajduje się po drugiej stronie tego mostu. I to nawet na samej górze? Czekajcie, musimy wjechać tu na górę. Tu. I znak znajduje się w tym miejscu. No dobra, no to zamieniamy się teraz w Rabla. Podnosimy teraz ten znak. A Sky podleci swoim helikopterem
przyczepi ten znak i ustawi go we właściwym kierunku. Jestem ciekawy, dlaczego tutaj znajduje się ten znak, skoro tutaj znajduje się nasza baza. Jeszcze jeden znak nam został. Wydaje mi się, że on się znajduje w mieście, ponieważ widziałem tam jakieś ławki czy coś takiego. Ale zanim tam pójdziemy, to otworzymy sobie oczywiście kolejną skrzynkę, a raczej też emotkę świętowania, ponieważ tyle już zebrałem tych kosterek, że pozwoliło mi to otworzyć kolejną skrzyneczkę. I wydaje mi się, że tutaj też się możemy wejść, zanurkować, wejść do środka i wygrzebać jakieś kostyrki. Było tam coś? Było z 10 kosterek, coś takiego. Wydaje mi się, że ten chłopczyk potrzebuje Sky. Albo naklejkę Sky? No w sumie nie wiem. Coś tutaj jeszcze jest. Otwórz. Okej, samochodzik sobie jeździ. I otrzymujemy po prostu za to kosterki. Tylko nie wiem, dlaczego ten chłopczyk tutaj stoi i potrzebuje tak jakby od nas naklejkę Sky. Może tutaj będziemy potrzebowali właśnie wysłać mu taką emotkę. No nie wiem, otworzymy sobie teraz tutaj tą skrzyneczkę, ponieważ tutaj też były jakieś kosterki. Podchodzimy do tego chłopca i tu są emotki. I on potrzebuje chyba taką. Czy chcesz przerwać bieżącą misję? Nie. Okej, czyli on potrzebuje jakieś emotki, ale do tego sobie za chwileczkę powrócimy. My póki co podjeżdżamy jako Rabble do kolejnego znaku, który musimy podnieść. A Sky oczywiście tutaj podleci, przyczepi ten znak i ustawi go we właściwym kierunku. Nasz festiwal zaczyna nabierać kształtów. Dzięki przy patrolu. Udało nam się przejść tą misję. Jak sami widzicie, mamy postęp w historii, to jest dopiero chyba 1/3, ale otwieramy oczywiście kolejną skrzynkę. I wydaje mi się, że tutaj będzie dosyć dużo tych wszystkich kości, tych wszystkich naklejek i tego wszystkiego, ponieważ już chyba z 10 razy otworzyłem na dzisiejszym odcinku skrzynkę. Dobra, podejdźmy może do tego chłopczyka, ponieważ nie mamy teraz żadnej misji i użyjemy na nim emotki, którą on chce. Okej, pieski zbierają jabłka. Musimy znaleźć Juliuszowi przekąskę. Okej. Widzicie jabłka na tamtych drzewach? No widzimy. Chase, użyj wyrzutni sieci, by je pozbierać. Czyli on jest teraz głodny? Wydaje mi się, że on potrzebował od nas jakiejś pomocy do tego, aby podejść jako Chase. Rzucić sieci po to, aby zebrać jabłka i przynieść znowu temu chłopczykowi. Chyba, zbierz jabłka z drzewa. Jakie jabłka? Jabłka, ponieważ jest głodny. Bardzo dobrze. Dobrze, zanieście te jabłka. Okej, czyli musimy zanieść teraz te jabłka Juliuszowi i najprawdopodobniej będzie to już koniec misji. No cześć Juliusz, co tam słychać u ciebie? Ale duży jabłek, pora coś zjeść. Rabble by chciał coś zjeść. Okej, wykonajcie moi drodzy naszą misję, a ja was zaproszę do kolejnego odcinka.